Crowdfunding to jest zbieranie pieniędzy przez daną społeczność, na przykład internetową, na jakiś cel. Mój pomysł to jest książka. Książka na temat nauczania języków obcych online przez Skype'a. Dzień dobry bardzo. Nazywam się Agnieszka i założyłam NJO, czyli po prostu nauka języków obcych. Mam 7 lat doświadczenia i postanowiłam, że spiszę to. Nauczanie języków dlatego, bo to jest moja praca. Tym się zajmuję. Zajmuję się już od wielu, wielu lat nauczaniem języków online. To jest też moja pasja. Tym się interesuję. A jeżeli coś jest twoją pasją i lubisz to, to jesteś bardzo dociekliwy i dlatego bardzo interesował mnie ten temat. Mam wielu uczniów z różnych kontynentów i postanowiłam spisać moje doświadczenia. Siedzi sobie wygodnie w domu, uczeń siedzi sobie wygodnie w domu i rozmawiają przy pomocy jakiegoś komunikatora, na przykład Skype'a, który jest darmowy i łatwy w obsłudze. Każdy ma swoje książki, materiały mogą być wysłane mailem, uczeń, nauczyciel rozmawia. To jest, wiesz, to jest tak samo jak radio i telewizja. Jakiś reportaż może być podany w wiadomościach, ale o tym samym mówi się przez radio, więc swoim głosem nauczyciel też prowadzi ucznia. Możesz uczyć czego chcesz, możesz uczyć muzyki, grania na gitarze. Ja ci powiem, jak pozyskiwać klientów, ja ci powiem, jak to załatwić formalnie. Nauczać przez internet może każdy, a w Polsce to jest nowość. Mało ludzi uczy przez internet. Na samym początku to jest trochę dziwne, wiesz, uczysz kogoś, kogo nie znasz, tylko swoim głosem. Osoba znajduje się w innym kraju, zamieszkuje inny kontynent, ale Skype ma coś takiego, taką intymność. Czyli jeżeli uczeń nie widzi nauczyciela, a nauczyciel nie widzi ucznia, to wtedy ludzie się bardziej otwierają, wiesz, i nie boją się zadawać pytań i lepiej przebiega współpraca. Jeżeli zajęcia są z kamerą, to jest to dosyć uciążliwe dla nauczycieli, bo jeżeli zajmujesz się tylko nauczaniem online i masz, nie wiem, 8 godzin dziennie patrzeć się w kamerę, w ekran komputera, to po prostu to jest niezdrowe. Projekty, których celem jest przede wszystkim pomóc innym. Czyli to nie jest, wiesz, napisałam sobie książkę, wpłaćcie mi na nią pieniądze, a ja sobie ją sprzedam i się wzbogacę. Chodzi o to, że tą książkę, którą napisałam, nie ma jej na rynku i mogą z niej skorzystać inni. I na tym polega crowdfunding. Chodzisz na www.polakpotrafi.pl i tam jest moje konto. Czytasz sobie o książce, jeżeli chcesz, żeby książka była wydrukowana, jeżeli chcesz z niej skorzystasz, wpłacasz jakąkolwiek kwotę. Zbieramy 7 tysięcy. Jeżeli nie uzbieramy, to dostaniesz swoje pieniądze z powrotem. Jeżeli uzbieramy, drukujemy książkę i ty możesz zaczynać biznes. I jeszcze w dodatku ja ci daję kilka nagród. Na profilu jest napisane. A nagrody są niebanalne. Dzielę się moją wiedzą i myślę, że powinno się dzielić swoją wiedzą tak, żeby poziom nauczania był lepszy. Nie boję się konkurencji. Zapraszam też na mój profil, gdzie jest wideoblog. Jest tam też jeden odcinek właśnie o strachu i o konkurencji. Strona www.polakpotrafi.pl. Wchodząc na tą stronę, proszę kliknąć zakładkę książki, publikacje i tam znajduje się moje konto. Każdy, kto zapłaci nawet minimalną kwotę pieniędzy, dostaje nagrodę, co jest bardzo fajne. Nad nagrodami bardzo się postarałam, są dosyć kreatywne. Nagrody znajdują się po prawej stronie profilu. Wystarczy tylko kliknąć na nagrodę, wybrać odpowiednią ilość pieniędzy, może to być nawet taka symboliczna kwota. Ważne, żeby każdy dołożył swoją cegiełkę, wtedy książka zostanie wydrukowana i mogą z niej korzystać inni. To jest właśnie cel crowdfundingu.